Witam serdecznie, Tomasz Bronder, ze mną Wawrzyniec Bartnik, zawodnik MMA. Pokażemy, jak przygotować szczękę, czyli ochraniacz na zęby, przed pierwszym użyciem, pierwszym założeniem. Lejemy wrzątek do jednego kubeczka, w drugim kubeczku mamy przygotowaną zimną wodę. Na sznureczku, aby się nie poparzyć, wkładamy na około 30 sekund, ale najlepiej zawsze przeczytać na opakowaniu, co zaleca producent, bo to w zależności też od tego, czy szczęka jest zwykła, taka najtańsza, czy żelowa. Wtedy też ta długość może być nieco inna. Dobrze jest to wszystko zrobić prawidłowo, nie za krótko, bo wtedy się nie uformuje, nie za długo, bo wtedy będzie za miękka i straci swoje właściwości. Tak jak mówię, ta akurat około 30 sekund. Następnie włożymy na dosłownie sekundkę do zimnej wody, żeby nie parzyła i będziemy formować taką szczękę w ustach. Trzeba mocno zagryźć górną i dolną szczękę, poruszać, potem pouciskać nawet kciukami, tak, palcami od zewnątrz, językiem, od środka. Ona musi dobrze być dopasowana, żeby te zęby były chronione. Tutaj jest szczęka tylko i wyłącznie od góry, najczęściej używana. Stosujemy też, to są szczęki, które są dwustronne, ale tak jak mówię, większość jednak jest jedno. Stronna, zakładana od góry, tak samo bezpiecznie chroni zęby, jak i szczęka podwójna. Sposób przyrządzenia dokładnie taki sam.